zabiorę was w podróż nad moje ukochane stawy w Dolinie Baryczy, na pola i łąki i w lasy. Drzewa kochać potrafią. Drzewa kochać potrafią, sękatymi ramionami otulają świat. Palce połamanych gałęzi głaszczą współtowarzyszy niedoli, przeznaczonych na stracenie. I choć narośla ludzkiej bezmyślności powoli je tłamszą skażeniem wody, gleby i powietrza, one wciąż potrafią kochać i służyć swoim ciemiężycielom. Drzewa kochać potrafią. Są cierpliwe w znoszeniu naszych błędów, aż do czasu przebudzenia, kiełkującego w rozrastającej się świadomości coraz liczniejszych serc i umysłów niezniewolonych. Las kronikarzy, zielonych nauczycieli, daje wytchnienie i obiecuje człowiekowi liczne dobrodziejstwa. Sami tworzymy naszą rzeczywistość. Piękna legenda Indian o stwórcy i jego stworzeniach odsłania rodzajowi ludzkiemu drogę do poznania sekretu mocy. Stwórca zgromadził wszystkie stworzenia wokół siebie i rzekł: chcę ukryć coś przed ludźmi, do czasu aż dojrzeją do tego. Jest to zrozumienie, że tylko oni sami tworzą swoją własną rzeczywistość. Na to odezwał się orzeł: daj mi to, zaniosę to na księżyc. Stwórca na to: nie, pewnego dnia tam dolecą i znajdą to. Łosoś więc zaproponował: ukryję to na dnie oceanu. Nie, tam też dotrą, odpowiedział stwórca. Do rozmowy włączył się bizon: zakopię to na wielkiej prerii. Stwórca na to: rozetną powierzchnię ziemi i znajdą to. Wówczas babcia Kret, która żyje w piersi Matki Ziemi i nie posiada fizycznych oczu, lecz widzi oczyma duszy, zaproponowała: schowaj to wewnątrz, niech samy. I stwórca rzekł: zrobione. Rozmyślałam sobie tak o tym, spacerując po bukowym lesie. Przytulając się do drzew, gładziłam blizny, jakie zostawił na nich człowiek, skoncentrowany na uwiecznieniu swojego wizerunku w formie egocentrycznych wyznań miłości, zaprobaty czy śladu bytności. Bez zastanowienia się, jak czuje drzewo, w którego kory wrzynał się ostrym narzędziem. Ile lat zabliźniały się te rany, ile rosły wraz z drzewem, rozłażąc się wraz z odradzającą się korowatą skórą. Lektura okazała się pouczająca. Tomek to czub! Widniał na gładkiej bukowej skórze. Rzeczywiście trzeba nim było być, by tą informacją zaistnieć w grupie kumpli. Serce z zamkiem i kluczykiem, zamknięte na miłość, skoro wyryte na szkodę innemu istnieniu, które daje nam tlen, dobroczynną energię, schronienie przed skwarem i orzeszki dziką z bractwa mniejszego. Nie wiem, co pomyślała Stefcia, opatrzona wykrzyknikiem, gdy czytała dwa wina roz. I nie wiem, czy inicjałowe osoby z sercami przebitymi strzałą zdołały odczytać swoiście wyrytą mapę ścieżek ich uczuć. Drzewa nie mówią językiem ludzi, szumią ze smutkiem jednak, gdy ręka bezmyślnego i bezrefleksyjnego oprawcy kaleczy je, by zaspokoić próżność własnego ego. Przytulajmy się do poranionych drzew. Oddajmy im w przekazie energii ich utracone kawałki siebie. Przytulajmy ludzi, którym jest to potrzebne. Być może i oni chcą znaleźć utracone w swych przekonaniach okruchy duszy. Przytulajmy zwierzęta, gdy nam na to pozwolą. One nam zawsze pomogą i będą przy nas, gdy zawiedzie człowiek. Przeglądają się myśli moje, mrokiem okryte, a tak widoczne przecież, smutki rozpływają.
wątły błądzi w kącikach ust. Jak zamglone przesuwają się obrazy wyryte w kalejdoskopie wspomnień. Każdy kadr to kolejne wydarzenie w życiu. Kobiety metamorficznej, jak pory roku zmiennej, w objęciach Morfeusza ukołysze się w snu niebyt. Smakiem palonego ziarna o barwie miodu, karuzelą barw i delikatnym szumem odpłynę w krainę niewyraźnych, acz przyjemnych fantasmagorii. W lampce brandy przeglądają się myśli moje, mrokiem okryte, a tak widoczne przecież. Smutki rozpływają się w niebyt, myśli rozmywają, a uśmiech, uśmiech wątły błądzi w kącikach ust. Myśli. Nie przywiązuj się do przedmiotów i rzeczy wokół. Jedynym skarbem wartym posiadania jest to, co nosisz w sobie. Kochające serce i piękny umysł. To one składają się wraz z sumą życiowych doświadczeń na jakość rozwoju twojej duszy i zrozumienie ogromu danych nam możliwości. Przeczytam wam wiersz, który napisałam dla młodej dziewczyny, kończącej 18 lat i robiącej pierwszy krok w dorosłe życie po przebytym czasie w domu dziecka. Dostałam od niej przepiękny zegar życia. I ten wiersz powstał właśnie dla niej. Tik-tak, 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 tak. Czas ucieka, czasu brak. Stój, zatrzymaj się, człowieku, dokąd tak przed siebie gnasz? Pęd na oślep za pieniądzem, a na życie kredyt masz? Tik-tak, 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 tak. Córka płacze, synek łka. Żal zostaje, zadra w sercu, zaufania ciągły brak. Tam, gdzie miłość być powinna, jest w marzeniach. Bywa tak. Tik-tak, 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 tak. Zdradą wciąż piętnują świat. Oczy w smutku pogrążone, bezlik pragnień niespełnionych, rozum kłamstwa nie ogarnia, ani zasad zagubionych. Tik-tak, 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 tak. Podaj rękę. Uczyń krok. Porzuć lęki, porzuć płacze, zacznij patrzeć ludziom w oczy. Wielu jest przyjaznych tobie. Nie płacz już. Czas w przyszłość wkroczyć. Każde w życiu doświadczenie jest budulcem charakteru, nawet wówczas, gdy zdarzenia burzą gna twą łódź bez steru. Do zasobów prawdy sięgaj. Ona w tobie tworzy świat. Da ci wolność od schematów i niezależności smak. Zegar życia ciągle tyka i odmierza każdy krok. Nie bój się o pomoc prosić. Podnieś swój spuszczony wzrok. Tik-tak, 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 tak. Pierwszy, drugi, trzeci znak. A teraz coś dla naszego wewnętrznego dziecka.
dla małej dziewczynki w każdej z nas i dla małego chłopca w krótkich spodenkach. Dla ciebie dziś śmieją się ważki, motyle skrzydlate, pająki kosmate i mały krasnal spod omszałego pnia. Dla ciebie dziś drzewa szumią listkiem o listek melodią życia, słonko zaś złotym piegiem naznacza. Dla ciebie na każdy dzionek pląsają w tańcu marzenia niezwykłe, potykając się o pięciolinie życia. Dla ciebie na rok cały obrazek bukietu spod szkiełka, kolorowy jak tęcza planetnika, za mgłą wspomnień ukryty. Dla ciebie na zawsze pędzi wiatru poświst, co włosy supła, grzywkę wichrzy i niesfornymi kosmykami głaszcze twarz. Dla ciebie myśli i energia przyjaciół, z serca w serce i na dłoniach podane. Zagarnij je i poczuj promieniujące ciepło w całym twoim królestwie. Dziś umieram w pustym domu bez ścian, za to z oknem, przez które wpadł wyjący wiatr, skamlał chwilę pod drzwiami, ale tylko szydercze echo mu odpowiedziało w pustce domu bez ścian. Dziś umieram w pustym domu bez ścian. Śmiech zduszony łkaniem ustąpił miejsca bezdechowi. Dziś umieram w pustym domu bez ścian. Ciekawe, jaką suknią moją próżność zakryją. Dziś umieram w pustym domu bez ścian. Dziś umieram w pustym domu bez ścian. Zawsze, gdy jestem u pieśniarzy, staram się czytać coś, co nigdy nie było czytane w żadnym innym miejscu. Więc tym razem, Donacie, dzielę się z wami koszykami zmartwień w magii życia codziennego. Koszyki zmartwień są do dziś używane w kulturze indiańskiej, by wspomóc uwalnianie ducha od zmartwień i żali, jak również do modlitw o spełnienie marzeń i życzeń. Od zawsze były wieszane pod wejściem do domu, aby wszyscy domownicy i goście mogli pozostawić swoje zmartwienia właśnie w nich i nie wnosić negatywnej energii w progi domostwa. Zadaniem tych koszyków, często pięknie przyozdobionych osobistymi elementami dekoracyjnymi, jest symboliczne zapewnienie każdemu domowi pokoju, dostatku i wewnętrznego ukojenia. Koszyki zmartwień służą ich posiadaczom do oczyszczania myśli. Niektórzy pozostawiają w koszyku złość, żal i złe myśli. Inni problemy zapisane na karteczce, prosząc jednocześnie Stwórcę, by obdarzył ich siłą potrzebną do uwolnienia się od tych negatywnych wibracji i lęków, a także znalezienia najlepszego rozwiązania w sytuacji, która przysparza zmartwień. Gdy umysł i dusza zostają symbolicznie uwolnione od problemów, z jakimi dana osoba się boryka, zaczyna ona inaczej postrzegać sytuację i miast rozpaczać i projektować wszelakie przeszkody na drodze do ich usunięcia, może zabrać się w konstruktywny sposób za pozytywne działanie, żeby problem rozwiązać. Gdy rozwiązanie problemu staje się faktem albo życzenie zostaje spełnione, można usunąć to, co włożone zostało do koszyka i wyrzucić. Nasze modlitwy czy też pozytywne prośby są zawsze wysłuchane, czasem jednak nie w sposób, w jaki byśmy chcieli. Indianie uważają, że Stwórca zawsze życzy dobrze nam wszystkim. Jednak życie wolne od większych trosk jest ułatwione, gdy kroczymy ścieżką życiową z szacunkiem dla wszystkiego, co wokół, miłością do ludzi i zwierząt oraz osobistą etyką, honorem.
Żyjemy w czasach, gdy zmartwienia są chlebem powszednim. Brak pieniędzy. Świat, jaki znamy, rozpada się w taki czy inny sposób. Przyszłość jest niepewna. Ale wydaje mi się, mając w myśli koncepcję koszyka zmartwień, że tak naprawdę to nie poświęcamy czasu na okazanie swoich lęków i zwerbalizowanie zmartwień. Pozwalamy im powolutku dojrzewać i kłębić się w naszych umysłach i sercach. Pozwalamy, by żywiły się perspektywą tego niepewnego świata i wpływały na nasze relacje z innymi ludźmi. Bezsilnie godzimy się na rezygnację z marzeń i zdrowego życia. Biorąc to pod uwagę, nie dziwię się, że nie wychodzimy ze swoich przyzwyczajeń i nie pytamy innych o ich myśli lub co mają na myśli, gdy rozmawiamy. Kiedy po raz ostatni zapytałeś się kogoś, czym się martwisz lub o czym myślisz? Ja prawie sobie nie przypominam zaczęcia w ten sposób rozmowy z nikim, jak tylko z własnym umysłem. Zabawne, nieprawdaż? A przecież wszyscy wiemy, że pozbywanie się naszych zmartwień i ich rozpracowywanie następuje szybciej poprzez werbalizowanie i podzielenie się nimi z bliską i zaufaną osobą. Tak więc zaczynam się pytać, czym się martwisz? O czym rozmyślasz? Nie musisz mi głośno odpowiadać ani komentować, ale jakakolwiek jest Twoja forma odpowiedzi, nie zamykaj jej w sobie, tylko zapisz. Napisz maila do przyjaciela, podziel się swymi myślami z kimś, komu ufasz. Cokolwiek zrobisz, pozwól zmartwieniom zawartym w tych odpowiedziach po prostu odejść. Znam pomocną wizualizację, która pomaga w uwolnieniu się od zmartwień. Może komuś właśnie się przyda. Wyobraź sobie, że aniołowie chcą Ci pomóc, ofiarowując Ci w darze koszyk zmartwień. Usłysz ich głosy, jak proszą Cię, byś złożył wszystkie swoje troski w jego wnętrze, te duże i małe. Potem wyobraź sobie, że anioły unoszą Twoje troski i zabierają kosz w światłość, składając go w ręce Stwórcy, by uzyskać rozwiązanie dla zawartych w nim trosk. Za każdym razem, gdy uwalniamy się od trosk, wyzwalamy z ich sideł nasz umysł, zestresowane ciało i duszę. Nie tylko uwalniamy w tym procesie siebie, ale i bliskich nam ludzi, którzy martwili się niejako razem z nami. Gdy wysyłamy swoje lęki i zmartwienia innym, jak oni się wówczas czują? Gdy przenosimy swoją złość z powodu niemożności likwidacji problemów, jak reagują ludzie z najbliższego otoczenia czy członkowie rodziny? W tej wizualizacji pomocy anielskiej warto także zastanowić się nad naszymi myślami i przenoszeniem negatywnych emocji na innych, również prosząc o pomoc w uwolnieniu ich od naszych trosk, które i na nich oddziaływały. Ja spróbowałam dawno temu, jeszcze przed przyjściem na świat mojego dziecka. Niespotykana siła magii codziennej drzemie w naszych pozytywnych myślach i działaniach. Mój koszyk zmartwień zrobiłam sama, gdyż potrzeba oczyszczenia się ze złej energii była wówczas na pierwszym miejscu mojej listy priorytetów, oprócz zrobienia porządku z ciałem fizycznym. Koszyk przede wszystkim przypomina mi o pozostawieniu problemów z pracy przed wejściem do domu. Został zawieszony na drzwiach wejściowych wraz z karteczką, aby złożyć na niego wszelkie zmartwienia przed przestąpieniem progu. Wzbudzał często rozbawienie, co już samo w sobie napawało moich gości dobrym humorem. Wszak powiadają, że śmiech to zdrowie, a gdy wchodzili do mieszkania w przestrzeń przyjazną, pełną dobrej energii, to dopiero zaczynali rozumieć przesłanie drzwi wejściowych. Często też przejmowali ideę koszyka, przenosząc ją na przysłowiowe swoje podwórko. Piszę o tym dlatego, że często potrzebujemy realnego bodźca do podjęcia działań. Wykonana praca, własnymi rękoma na dodatek, wraz z zaprzęgnięciem umysłu do rozmyślań nad zmianami w życiu i kierunkiem, w jakim chcemy podążać, często jest właśnie takim bodźcem. Fenomen koszyka zmartwień właśnie z tym się wiąże. Jak wykonać swój koszyk zmartwień? Tak jak nam twórcza strona osobowości podpowiada. Można go zrobić na szydełku z wielokolorowej włóczki. Można też wykorzystać dużą muszlę lub drewnianą misę, albo wykonać go z gliny na zajęciach z ceramiki. Ważne, by nasza energia włożona w jego wykonanie była intencjonalnie czysta i pozytywna, przepełniona myślami o dobrych zmianach i uwalnianiu negatywnych emocji u siebie, a przez to i u innych, z którymi mamy styczność. Thank you.
Pognało mnie nadstawy. Oj, pognało. Takiej nieodpartej potrzeby bycia sam na sam z własnymi myślami dawno już nie miałam. Woda mnie wołała. Zawsze nad nią wracałam do równowagi, albo przynajmniej doładowywałam energetycznie witalne akumulatory. Tak i wczoraj na grobie wokół stawów znalazłam się o poranku. Niżywej duszy wokół. Usiadłam na zwalonym pniu i chłonęłam piękno i spokój tego miejsca. Graficzne znaczki emocji same układały się na papierze rozłożonego przede mną notesu. Jestem sama, a jednak nie samotna. Powiewy wiatru muskają leciutko kosmyki niesfornych włosów. Mroźny poranek nad stawami, gdzie drzewa opowiadają historię, jest niezwykłą porą dnia. Lisy i sarny cichcem przemykają, czaple i kaczki zimują w rzeczce, kruki i bieliki krążą nad koronami drzew, bobry powalają olchy. Wiejskie koty wychodzą na polowanie, a w międzyczasie wylegują się.